Co się dziwnego dzieje? Co się dzieje? Hej wszystkim, z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku z Teardown. Dzisiaj będziemy sobie testować Crane'a, czyli... Dobra, to jest dźwig, będę pamiętać. Zapomniałem, jak się dźwig po polsku nazywa. Masakra. I teraz, w pierwszym momencie będziemy testować oto te piękne czerwone autko. Tamte stwierdziłem, że jest bez sensu, bo pewnie będzie tak samo lekkie jak te. Później będzie ten jeep, bo on jest nieco cięższy. Później będzie ten SUV i później będzie czołg. Ale na dokładkę, poczekajcie, bo wy widzieliście chyba. Właśnie, na dokładkę będzie ta piękna łódź testowana. Tylko szczerze nie wiem, jak ja mam ją tutaj przenieść, nie? Nie mam zielonego pojęcia, jak ja mam przenieść tak wielką łódź w te miejsce. Ale coś się wykombinuje, nie? Tylko jak ja mam na niego wejść? Czy da się tędy normalnie wejść? Okej, jesteśmy. I teraz tak, jak się tym steruje? W, S, A, D. Dobra, wiem, jak się tym porusza. Rusza w ten sposób już. A jak się na boki porusza? Lewy, prawy, prawy. Ale super, dobra. Weźmy to. To trzeba przybliżyć. I w dół. Weźmy w dół hak. Mamy to. Dobra, on jest silny. Można powiedzieć swobodnie, że jest mega silny. Dobra, przesuńmy to tam. Co się stało? Czemu tu jestem? Nie no, piorun? Ała, to był piorun czy co? O co chodzi? Nie no, aż wejdę sobie do jakiegoś To był vehicle booster, Boże. Tak, nie możemy używać lewego przycisku, to jest pewne, że nie możemy. W sumie wątpię, że ten dźwig nie da rady unieść tych wszystkich trzech aut, więc po prostu zróbmy coś takiego, że ja złączę te trzy... Dobra, powtórka z rozrywki. Nie można dotykać tego dźwigu. Czy mi się wydawało, czy on po prostu wybuchł, jak się walnęło w niego? Poczekajcie, strzelę w niego. Tu, 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 tu. O nie, on się zawala! Dobra, to w sumie logiczne, że się zawala. Ale czemu tym razem nie wybuchł? A te auto... Czyli... Co się dzieje z autami? Co jest? Ze wszystkimi tak jest? Nie no, bez przesady, że... Nie no, to nie wybucha. Co jest z tymi autami, że one wybuchają instant po prostu? I to nie wybuchają tak lekko. Robił tak wielką eksplozję, że masakra. Mogłem tak wejść na dźwig, a nie na Crane'a. Masakra. Nie możemy używać lewego przycisku, to jest pewne. Jedziemy po czołg. Znaczy jedziemy, kręcimy się w stronę czołgu i postaram się go podnieść. Zobaczymy, co z tego będzie, szczerze, bo nie mam pojęcia, tylko nie wiem, co się dzieje z tym. Halo? Halo? Czemu? Ała, nie bij mojego Crane'a! Stój, zatrzymaj się, przyczep się. Co się z tym dzieje? Muszę się obrócić jeszcze raz, bo nie mogę kliknąć lewego, żeby pojechać w lewo, nie? Zastanawiam się, czemu też czołg się obraca w tą samą stronę. Czekajcie, w dół... Do siebie i łapiemy. Złapałem za otwór. Dobra, przynajmniej go otworzyliśmy, nie? To teraz do góry. Okej, nie działa. Okej. Czemu to się tak rusza? Stój w miejscu. Wait. Co się stało? Co się stało? Okej, najwidoczniej to nie był najmądrzejszy pomysł, żeby podnosić czołg, ale chcę to jeszcze raz zrobić, bo nie wierzę. Może to przez to, że się po prostu lina zbugowała tak naprawdę. No co się dzieje z tą liną? Naprawiłem. To też naprawię. Tylko pytanie, co jest z tymi autami nie tak? Czemu one wybuchają wszystkie? Czy mi ktoś to wytłumaczy w komentarzach? Bo no nie rozumiem, coś zmienili w tym Teardown, że trzeba strzelić w auto i wybucha teraz tak dziwnie? Co się dzieje z tą łódką? Patrzcie, co ona robi w ogóle? No, nie wiem, chce się zabić, czy co? Ja nie rozumiem po prostu. I tak, ulepszyłem Crane'a sobie, nie? Ulepszyłem sobie Crane'a, więc będzie... Nieco mocniejszy. Nie wydaje się taki przynajmniej, bo strasznie powoli wszystko robi. Czy on się zatrzyma? No nie. Chyba przez to, że jego masę zwiększam, wiecie? To chyba tylko przez to. Ale no cóż, lecimy w dół i spróbujemy teraz podnieść czołg. I zobaczymy, zwiększyłem siłę lin na tak dużą, że to jest po prostu niemożliwe, żeby te liny miały nie wytrzymać! I tak, mamy tego Crane'a, jest on tutaj, więc jest w takim dość dziwnym miejscu. Trzeba było go chyba przenieść.
Czy on może dosięgnie tutaj? Bo chciałem to przyczepić, co nie? O, to przyczepić tu i odłączyć go od ziemi i wystartować to, bo byłem ciekawy, czy on zacznie się kręcić razem z tym. Tylko jest taki problem. Wsiądźmy do niego, zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Nie ma szans, że dosięgnie. Dobra, zaraz wracam. Mamy już ładny, piękny dzień w gierce i udało mi się to przesunąć za pierwszym razem. Kurczę, prawie idealnie jest. Nawet chyba lepiej się nie dało, wam powiem. I teraz tak, plan jest taki, że weźmiemy to, przesuniemy w drugą stronę. Stój. I teraz to podłączymy do tego, czyli cyk. Jest podłączone, aż zobaczmy. Spróbujmy to pociągnąć. Nie da się, tak ma być, jest dobrze. Mam nadzieję, że to samo z siebie nie spadnie teraz, skoro stoi na dwóch nóżkach. Ale myślę, że da radę. Lecimy. To się zaczęło ledwo ruszać, jakby nic się nie działo. Kompletnie nic się nie działo. Lina zniknęła jakimś cudem. No masakra, jak ja mam to przewrócić? Czy jeżeli na przykład to odetnę i odetnę też, nie wiem, drabinkę tą, to zacznie spadać na to. Tak! O to mi chodziło! Jak to tnie to? O kurde! O! Zniknęło. No spoko. Patrzcie, zostały same ciężarki, które są mega, ale to mega ciężkie pewnie, nie? Ciekawe, czy bomba je zniszczy. Tak, bomba może je zniszczyć, a ja nawet nie mogę. Patrzcie, taki mały kawałek mogę tylko podnieść i się ledwo z nim poruszam. Aż zobaczę sobie, jak rzucę w jajko na przykład. Czemu jajko w ogóle jest rozwalone z góry? Cyk. Czemu? W sensie, to nie ma żadnej fizyki teraz? Okej. Czyli tego koła nie da się zatrzymać. Ciekawe, czy z kolei poprawili właśnie to. Czyli na przykład wjedziemy tu czołgiem, bo czołg się niszczył w poprzednim odcinku, z tego co pamiętam. Niszczył się, ale... No, jedź. Ale, jeżeli bym tu wjechał... Tak. Chyba to ulepszyli. Ponieważ to się w ogóle nie zatrzymało, nie? To się w ogóle nie zatrzymało, więc stręcz w tym jest znacznie bardziej ulepszony. Dobra, dodałem crane'a, więc powinno być w porządku. Tylko oczywiście łódź się psuje jak zwykle. Musi się psuć za każdym razem, gdy siedzę w niej przez chwilę dłużej. Czemu ona się rusza? Co ona robi w ogóle? Gdzie jest nasz crane? Dźwig. Hello there. Czemu? Czemu on tam? Czemu ta łódź w ogóle próbuje pływać po lądzie? Co jest nie tak? No! Nie! Kurcze! Dobrze! No kurde, za blisko go dałem! Łódź! Nie! Nie! Co się dzieje? Czemu ona weszła w ogóle na tytan... Czemu ja o Tytaniku myślę? Czemu ona w ogóle weszła na dźwig, nie? Wspięła się na dźwig, rozwaliła go i tak została. Okej, jest troszkę lepiej. I nawet jest idealnie, słuchajcie. Tylko trzeba będzie wykręcić to na luzie. Podlecę sobie... Gdzie jestem? Podlecę sobie i... Możemy spróbować jakoś podnieść tą łódź. Mam nadzieję, że chociaż troszkę będziemy mogli ją podnieść, żeby ten dźwig mnie nie zawiódł, bo w realu, czy on by ją podniósł? Nie wiem, czemu on się kręci, mimo że ja nic nie dotykam? Czemu on się kręci? Czemu on... Przyrzeka... Mogę wam klaskać nawet, nie? Czemu on się kręci? Drop it. Czy on się kręci coraz szybciej? Czy mi się wydaje, nie? Dobra, zaraz wracam w takim razie. Coś się dziwnego dzieje. Co się dzieje? Patrzcie, niszczy się nawet. Nawet nie mogę ustać na tym, nie? Czy ja mogę sobie tak podlecieć i on we mnie walnie? Gdzie? Ale to jest idealne, możemy wyrzutnie z tego zrobić. Najgorzej, patrzcie, lecę sobie tędy. Lecimy. Jak on nas wyrzuca, to jest chore. Jedno pytanie, czemu on tak robi? Nie mam zielonego pojęcia. Ale na pewno chcę po prostu przetestować, co się stanie, jeżeli wjadę w niego czołgiem i on w tym przypadku... Czołg jest serio taki useless, nie? Nie mogę sobie podjechać na samochód nawet, okej. Okay. Czy wszystkie samochody teraz tak mają, że one wybuchają na strzała, czy co? Ty też? Nie, ty nie, dobra, to jadę tobą. Próbuję przynajmniej, nie? Dobra, jadę czymś innym. Ty nie wybuchasz, jedziemy.
Jezu, jak to się mocno kręci. Dobra, leci. O, nic się nie stało. O kurde! O kurde! O nie, on się nadal mocno kręci. Wuciu też. Patrzcie. Te kółko nadal się tak mocno kręci. Ona nas wyrzuca. Co jest? Czy ja zepsułem grę, czy o co chodzi, nie? Patrzcie, mogę na tym stać, a to nas wyrzuca. Ale to jest super. Widzowie, mam do was jedno pytanie, nie? Bo parę komentarzy było takich: ej, Screamy, wsadź Titanika pod prasę hydrauliczną. Ja takie: no jasne, spoko, spróbuję. Jak? Jak ja mam wsadzić to tu? Nie wiem, mam urwać komin Titanikowi, wsadzić komin tu? Proszę, jasne, spróbujmy urwać komin. Może to się zaliczy, może nie. Nie mam zielonego pojęcia, ale po prostu jest to praktycznie niemożliwe, żeby go tam wsadzić. Można jego część... Nie, przepraszam, jest to niemożliwe, żeby go tam wsadzić. Jak widzicie, same wsadzenie kominu Titanika jest ciężką robotą, a co dopiero samego Titanika. Co ja mam go w częściach składać? Na pewno, piszcie czy chcecie, na pewno będę chciał coś takiego zrobić. Ogarnąć, czy można powiększać elementy. Typu, że na przykład to. Ja bym to zrobił, słuchajcie, do chmur po prostu. Zrobiłbym to do chmur, żebym Titanikiem po prostu wpłynął tam i wtedy to zmiażdżył. Albo zrobię w końcu coś samemu, zobaczymy. Chodź, kominku. Dobra, mamy przynajmniej komin na dachu, nie? Teraz jak go tutaj zdjąć na dół, to ja nie mam pojęcia, szczerze. Czy mogę skorzystać z tego, że wezmę sobie to tu na przykład, co nie? Wejdę tu na górę i patrzcie, co jeżeli kliknę stop? Ej, nie przygniotło nas, myślałem, że mnie wyrzuci. Co? O nie, zostało to tam. Czy ja mogę to jakoś zrzuć? Mogę to złapać. O! Właśnie, przecież mamy taką świetną moc. Dobra, to niech leży sobie tutaj w wodzie. Teraz pytanie jest takie: jak my mamy się tym zająć niby? Bo ja tego nie przeniosę, nie ma żadnych szans. Czy ja mogę za to złapać i nie, nie mogę. A właśnie, czy ja mogę za to na przykład złapać i polecieć? Nie, nie ma szans. Nie! Kurde. Będziemy mieli problem w szukaniu tego. Gdzie to jest? Halo? Dobra, widzowie, zgubiłem to. Trzeba zresetować mapę. Okej, może przetnijmy teraz mniejszą część komina. Będzie wygodniej i może go uniosę. Mogę go unieść. Znaczy, przenieść bardziej. Nie można tego nazwać uniesieniem. Bo... dosłownie, on jest taki ciężki. Ciekawe, czy my możemy mieć w tej grze jakieś supermoce, typu jakieś cheaty na siłę, że możemy przynosić co chcemy. Jeżeli tak, to piszcie w komentarzach, bo z chęcią bym się dowiedział, jeżeli coś takiego w ogóle istnieje. A ty chodź tu teraz, kolego. Okej, mamy tutaj komin i teraz... tak, trzeba to jakoś upuścić tu, żeby to nie spadło. Wiecie co, zbudujmy tratwę może. Wow, co ja odkryłem? Co ja odkryłem? Ale fajnie! Gdzie nasza tratwa? Nie! Ale odkryłem fajny motyw, że możemy sobie, patrzcie, zbudować coś takiego, zbudować drugą deskę. Na przykład zbudujmy coś takiego i... to już jest wystarczające, tylko jeszcze najlepiej zrobić dodatkową rzecz, czyli deskę, za którą będziemy trzymać. To będzie nasza taka kierownica typowo. Stoimy tu i można latać. Co prawda... a, teraz się trzymamy Titanika, dlatego nie lecimy. Okej, okej. Dobra, lecimy. Ale super, czemu wcześniej na to nie wpadłem? Kurde, zapomniałem, że znowu będę musiał przenosić ten komin. Okej, chodź tu jeszcze raz, kominie. Stój. Okej, i teraz budujemy tratwę znowu. Okej, tratwa jest gotowa. Patrzcie na nią, poczekajcie, tylko wlecę sobie tutaj do góry. Cyk. I patrzcie, jak ona jest piękna. No po prostu, kto by się nią nie przepłynął? Każdy by chciał się nią przepłynąć. I... trzyma się. Będzie się trzymać? Nie? Nie? Nawet moje ciało się w realu zaczęło ruszać, nie? Żeby to podnieść. Ale chyba trzeba będzie przeciąć to jeszcze na pół i dopiero wtedy podniesiemy dwie części i jakoś tam złączymy. I mamy drugą część.
Okej, okay, super. Teraz trzeba to jakoś tutaj włożyć, czyli to, tu, to, nie wiem, tu, czy coś. To tak źle wygląda, to jest takie smutne. Chciałbym tu włożyć Titanica, uwierzcie mi. Może zrobię jego miniaturową wersję, chociaż nie jest to możliwe, bo są duże te klocki i zrobienie Titanica ze szczegółami by było kompletnie niemożliwe, chyba żeby było wielkości samochodu czy coś, ale przynajmniej możemy zrobić coś takiego, że zgniatamy komin Titanica. Ciekawe, czy w ogóle coś przetrwa, nie? To było w sumie oczywiste, co ja robię ze swoim życiem. Patrzcie, jakie znalazłem piękne auto. Znalazłem ogólnie właśnie piękne auto na Teardown Mods. Ogólnie ma 4 kulki, może się obracać wokół własnej osi, czyli możemy... Dobra, wytrzymałe to one nie jest, ale chodzi o to bardziej, że możemy się obrócić, wywalić i tak dalej. Nic się nam nie stanie, najwyżej kulki nam utkną i my razem z nimi. I jaki jest mój cel w tym, zapytacie? Patrzcie na to. Możemy sobie wjechać tutaj, prawda? Czyli wjeżdżając tutaj, tylko musimy wjechać rzeczywiście, możemy zostawić jedną z tych kulek, tylko kurczę, jakby tu zostawić ją i spowodować, żeby się nie ruszała. Położę tu deskę, żeby ona już się nie ruszyła. Dobra, nie ruszaj się. Dzięki tej desce możemy sobie zrobić tak. Cyk, spadam. Ja spadłem, prawda? Ale kulka nie spadła. I o to w tym chodzi, że ja teraz mogę wystartować to i auto będzie krążyć razem z nim. Nie no, ja się po prostu nudzę w swoim życiu, nie? Co tu się dzieje? Te auto już nie będzie raczej dobrze funkcjonować. O, te kulki tak mocno się odbijają od tej ziemi. Aż chcę podjechać tutaj autem, nie? I zobaczyć, co się z nim stanie. Uwaga! Uwaga! Tylko musi nas kulka trafić jakaś. Jakakolwiek. Dobra, tutaj uderza mniej więcej. Tutaj. Tutaj. Halo? Halo? Dobra, troszkę dostaliśmy. Ej, one nie biją wcale dużo. Myślałem, że nas zniszczą. O kurde. Dobrze. W następnym odcinku zmienię wagę tych kulek, więc to auto nie będzie zbyt dobrze się czuło pod tym. I na pewno będzie mogło przywalić znacznie bardziej dla takiego jeepa, niż przywaliło teraz. Ale to jest masakra, co się z tym autem tam dzieje. Papa wszystkim, papa. Jeżeli się podobało, zostawcie suba i łapkę w górę. Komentarz oczywiście też. Papa.